trenerze, mimo bezbramkowego remisu, myślę, że ciekawe doświadczenie dla naszej drużyny. Wiele akcji z jednej i z drugiej strony. Końcówka troszeczkę słabsza w naszym wykonaniu, ale i tak są powody do zadowolenia. No na pewno dla tych zawodników to jest dobre doświadczenie, bo jednak grać przeciwko zespołowi z ekstraklasy, no nie często się dla nich zdarza i widać, że klub rośnie w siłę, bo skoro stać nas na rywalizację na poziomie zespołu z ekstraklasy, będą jeszcze kolejne tego typu sparingi jak ŁKS, myślę, że również Puchar Polski z Koroną, no to są takie mecze, gdzie ci chłopcy mogą się przekonać, na czym polega gra na wyższym poziomie i tak to dzisiaj było widać. Ta końcówka, czy tam w drugiej połowie dużo było momentów, kiedy były problemy, ale te problemy wynikały przede wszystkim z problemów zdrowotnych, bo nie mogłem korzystać z niektórych zawodników, a grając przy tym upale, tak jak Żydko, Gawlik czy Łytkowski po 90 minut, to jest naprawdę spory wysiłek. Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby tak można było w takim wysiłku rozgrywać w takim tempie mecze, tym bardziej, że 3 dni temu był finał, to też byli zawodnicy podstawowi, za parę dni mamy kolejne mecze, także to jest niebezpieczeństwo, jest to związane przede wszystkim z urazami, ale takie rzeczy się zdarzają. Natomiast wracając do meczu, otwarty mecz, dużo gry ofensywnej z jednej i z drugiej strony, dużo taktyki z naszej strony, na pewno bardzo dobra gra dzisiaj w defensywie całego zespołu, na tym się skupialiśmy, to był taki klucz, żeby sprawdzić, jak na tle dobrego przeciwnika jesteśmy w stanie funkcjonować w wysokim czy w średnim pressingu, no i to trzeba przyznać, że to było pozytywnie. Jeszcze tylko krótko o planach na przyszły tydzień, bo wiemy, że mamy sparing z ŁKS-em w środku tygodnia, no i długo wyczekiwane spotkanie 1.32 finału z Koroną Kielce. No i jaki jest plan sztabu na ten najbliższy tydzień? No my jesteśmy w dalszym ciągu na zgrupowaniu i jutro na pewno trening bardzo ważny, jeśli chodzi o regenerację, o odnowę biologiczną. No i od poniedziałku musimy zacząć znowu wejść w rytm treningowy. Poniedziałek, wtorek po 2 zajęcia, no środa podsumujemy to grą kontrolną z ŁKS-em, no i po ŁKS-ie już tylko musimy się zregenerować i przygotować do meczu pucharowego.